Witam wszystkich serdecznie. Jestem Eligiusz Zróbek z myślakmilioner.com i dziś nagrywam epizod 9, a moim gościem jest Wojciech Kevin Marchlak. Wojciech jest schodzącą gwiazdą marketingu internetowego. Prowadzi swoją stronę kevinmarchlak.com oraz onlinerekruter.com. Udziela się również w social mediach, stąd się też znam. Jego hasłem jest: czy jesteś głodny życia? Wojciech zaczął swoją przygodę z marketingiem internetowym w 2014 roku, tak już na poważnie. Narodziło się to wszystko z pasji do wolności, czyli żeby pracować z każdego miejsca na ziemi. Witaj Wojciechu, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś moim gościem. Zdecydowałeś się praktycznie 2 dni temu i już dzisiaj przeprowadzamy nasz wywiad. To jest niesamowite, dlatego że wiem, jak przedsiębiorcy internetowi są bardzo zajęci i czasami czekam miesiąc, czasami półtora miesiąca, żeby przeprowadzić właśnie taki wywiad, tak więc bardzo Ci dziękuję, że tak szybko się zaoferowałeś z tym wszystkim. Witaj Eli, witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za bardzo miłą zapowiedź. Tak jak mówisz, 2 dni temu napisałeś i ja jestem bardzo chętny do przeprowadzania wywiadów, czy do rozmów, sam wywiady przeprowadzam z ludźmi. Także bardzo dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra. Chciałbym Cię zapytać i dowiedzieć się dokładnie, jakie były początki Twojej kariery w internecie i co Cię do tego skłoniło, jak to się stało, kiedy to było dokładnie. A więc to znaczy się tak, no ja powiem Ci, zacząłem jakieś 3-4 lata temu. Tak na poważnie właśnie, teraz mamy 2018 rok. Myślę, że to był gdzieś przełom 14-15, czy 15-16, już nawet dokładnie ci powiem, że nie pamiętam. W każdym razie gdzieś to było przed zimą i no wzięło się to wszystko stąd, że ja zawsze czułem przez całe życie, że w środku zawsze czułem przez całe życie, że mogę robić wielkie rzeczy, tylko przez całe życie nie wiedziałem tak naprawdę co. Okej? I gdzieś tam pracując na etacie, gdzieś tam się błąkając po Europie, czułem, że mogę robić te wszystkie rzeczy, które wszyscy inni robią, czy może nie wszyscy, ale wiele innych osób robi i ja obserwowałem te osoby, patrzałem na nie i stwierdzałem, mówię, kurczę, one nie są jakby ode mnie, nie wiem, super bardziej inteligentne czy mądrzejsze, a mimo to robią dużo więcej rzeczy, więc jest coś, o czym ja nie wiem. I stwierdziłem, że dobra, teraz z tym koniec, muszę postawić wszystko na jedną kartę i wezmę się porządnie do nauki. Powiem Ci, że poznałem kilku mentorów ze Stanów Zjednoczonych, nie osobiście, ale po prostu wybrałem sobie kilku i zacząłem ich studiować i od tego wszystko się zaczęło. Rozumiem. No ja też akurat mam jednego mentora, może nie ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Mark Anastasi, napisał Laptopowego Milionera, pewnie wszyscy znają. No i też takim rzutem na taśmę dostałem się jako 13 uczestnik z 12 możliwych. No i idę właśnie tą drogą. I to jest właśnie fajne, że tak jak powiedziałeś, trzeba mieć mentorów, żeby po prostu iść za ich wskazówkami. Z tego względu, że inaczej no to zabiera dosyć długo czasu. A tu no widać i po tobie, i trochę też po mnie, że kilka miesięcy można zbudować naprawdę biznes i to wszystko może hulać. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Co robisz dokładnie? Jaki przekaz do ludzi dajesz? Wiesz co, moim przekazem głównie jest, tak jak wspominałeś na początku, pasja do wolności. To znaczy, że ja też przez całe życie czułem, że lubię inspirować innych do tego, żeby robili wielkie rzeczy, bo kiedy zauważyłem, że kiedy to robię, to ja też się sam automatycznie jakby nakręcam i to jest taka samonakręcająca się machina, a kiedy ja znalazłem jakby swoje takie powołanie i to, że chcę robić coś internetowo czy online i być tak naprawdę, być dostępnym i po prostu mieszkać sobie gdzie chcę i pracować gdzie chcę, to zauważyłem, że wiele osób tak samo ma problem z tym, nie? Że po prostu gdzieś tam utknęli na drodze swojego życia, gdzieś tam pracują na etacie
gdzieś tam, nie wiem, założyli rodziny, mieszkają w jednej miejscowości przez dłuższy czas, a zapomnieli o tym, o tych marzeniach, które mieli, kiedy byliśmy mali, tak? Każdy z nas miał jakieś marzenia i to jest jakby taka główna misja, główny cel tego, co robię. No i wyrażam to poprzez właśnie moją stronę na Facebooku, czy poprzez Instagram, poprzez moje kontakty z innymi. I oprócz tego używam kilku pojazdów do tego, tak? Czyli otworzyłem swoją własną firmę, agencję rekrutacyjną, która tak naprawdę musiałaby być stacjonarna, a ja ją zrobiłem online. I od tego wszystko się zaczęło, nie? Czyli rekrutujemy pracowników tymczasowych za granicę i to jest mój pierwszy główny biznes i oprócz tego uczę inne osoby robić też to samo. Stworzyłem taki projekt online rekruter.com, gdzie właśnie uczymy innych ludzi, jak mieszkać, pracować sobie za granicą, czy z każdego innego miejsca na świecie i otworzyć swój właśnie taki pierwszy dochodowy biznes online, bo dużo osób chce to robić, ale po prostu chcieliby coś zacząć, ale do końca nie wiedzą co, więc my jakby pokazujemy, czy ja pokazuję, jak to robić w tej akurat branży, nie? Na której ja się znam, więc to jest głównie to. No i oprócz tego rozwijam swoją markę osobistą, swój własny brand poprzez tworzenie kontentu. Teraz staram się robić coraz bardziej regularnie i to poświęca mi najwięcej czasu. Rozumiem. No wiem, jak to jest, dlatego że też udostępniam dosyć dużo informacji na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie teraz. No a jeszcze dodatkowo jest rodzina. Powiedzmy, że pracujesz na etacie, się wcale tego nie wstydzę, ale cały czas dążę do tego, żeby tą pracę na etacie zmienić właśnie na pracę internetową. Dlatego też podążam za przedsiębiorcami takimi jak ty i kilkunastoma innymi, z którymi będę przeprowadziłem już wywiady, żeby dowiedzieć się właśnie jak najwięcej i żeby przekazać to też dla naszych słuchaczy, żeby oni też się dowiedzieli, że jednak można, że niemożliwe jest bardziej możliwe i szybsze niż się wydaje. Powiedz mi, jak docierasz do swoich odbiorców, jak zdobywasz ruch i gdzie go zdobywasz i czy to jest ruch darmowy, czy płatny. Jakbyś mógł, Eli, jeszcze powtórzyć początek pytania, bo mi trochę zerwało. Rozumiem. No, na internecie czasami łącza nie ten, zrywałem. Słuchaj, jak zdobywasz ruch? Jak zdobywasz ruch na swoje strony rekrutacyjne? Jak docierasz do klientów? Czy to jest ruch płatny, czy to jest ruch darmowy? Jak to jest u ciebie? Wiesz co, powiem ci szczerze, że oczywiście na początku zacząłem od ruchu jakiegoś darmowego, po prostu zapraszając więcej znajomych do swojej sieci i jakoś wrzucając jakieś tam materiały typu filmy i tak dalej, ale powiem ci, że coraz bardziej idę w reklamę na Facebooku i to jest mój główny kierunek, w którym teraz idę, także ja wiem, można robić różne rzeczy za darmo i tak dalej. Ja generalnie skupiam się teraz na ruchu płatnym i jest to Facebook w tym momencie. Na ten moment jest to Facebook i Instagram. Także oczywiście wrzucam dużo rzeczy, które tam sobie gdzieś tam pulają za darmo i fajnie. Też jakiś tam ruch zdobywam, ale oprócz tego, znaczy i w głównej mierze też będą to reklamy, będzie ich coraz więcej, nie? Rozumiem. Także ludzie się na pewno gdzieś to będą krążyły. Hej, hej, Eli tutaj. Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że podobała ci się część naszego wywiadu z Kevinem. Jeżeli chciałbyś bardzo posłuchać całość, co żeśmy mieli do omówienia, co żeśmy rozmawiali o czym, to przejdź na stronę myśljakmilioner.com/Kevin. Kevin przez V. Tam będziesz mógł posłuchać dokładnie całego wywiadu, który trwa nie bagatela, 50 minut prawie. Tak więc zapraszam cię serdecznie i możesz posłuchać też oczywiście więcej moich wywiadów na myśljakmilioner.com/H wywiady.
i tam możesz posłuchać więcej wywiadów z innymi przedsiębiorcami internetowymi. Bardzo Cię serdecznie zapraszam. Zostaw też suba, lajka, daj jakiś komentarz, jeżeli Ci to nie sprawia problemu. No i odwiedzaj mojego fanpage'a, mojego Instagrama. Tam bardzo mocno się udzielam i na YouTubie też się udzielam. Codziennie jest jakiś nowy film. Zapisz się oczywiście do mnie na listę mailingową. Wtedy będziesz otrzymywał jeszcze więcej informacji, bo jeżeli zajmujesz się marketingiem internetowym, to na pewno Cię to zainteresuje, co mam do powiedzenia. A teraz trzymaj się, miłego słuchania i do usłyszenia. Hej!